Hej, tym razem w końcu spróbuję mochi o smaku owoców tropikalnych. Już bardzo dawno chciałam to spróbować. Bardzo jestem ciekawa, jak to smakuje. I ostatnio wpadło to w moje rączki i naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje. Wzięłam mini, bo nie wiedziałam, czy duże będą dobre, ale może następnym razem spróbuję innego smaku. Wiem, że było o smaku tego śmierdzącego owocu, o smaku zielonej herbaty i chyba czekolady jeszcze, ale to były takie duże, więc postanowiłam wziąć tylko takie małe. Nie gadam, zaczynamy, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało. A, to było otwieranie, spaliłam trochę. Jak to wygląda? Wow, jakie to słodziutkie. I ma być tak. Smak liczy chyba, mango i ten, jak to się nazywa, papaja? Nie papaja, co ja mówię? Figa? Figa to jest chyba, passion fruit, coś takiego. I tak mamy białe opakowanie, żółte, takie brązowe i są po najwięcej z żółtych. Dwa są tylko białe, czyli białe najlepsze. No ale mniejsze o to. Tu było jeszcze takie coś. Co to jest? Chyba jest, żeby wilgoć nie wchodziła do opakowania. No nic. Próbujemy. Lecimy pierw z żółtym. Co ja mówię? Z białym, nie z żółtym. Tak wygląda. Jakie to jest mięciutkie. Spróbuję to przełamać na pół. Czy to ma jakiś sosik? No nie da rady. Tak wygląda w środku. Uwaga, testuję. To ma być smak liczy. No powiem wam, trochę przypomina liczy, ale nie do końca. Nie wiem, do czego bym to porównała. Tak się prezentuje w środku. Wybaczcie, że nie pokazuję twarzy, ale jestem niewyjściowa. Chciałabym wam pokazać to z bliska, jak to wygląda. Więc to jest liczy. Lecimy z żółtym. Tu jest tropikalne. A nie, to wszędzie pisze tropikalne. Żółte będzie chyba mango. Najlepsze, mam nadzieję. To jest takie mięciutkie jak plastelina, jakbym normalnie plastelinę jadła. Uwaga, gryzę. To jest dobre. Mango bardzo pycha. Tu w środku jest taka mąka. Nie wiem, z czego to jest zrobione, chyba z jakiejś mąki, ale dokładnie nie jestem pewna z czego. Zawsze chciałam to spróbować, wiecie, na TikToku tyle razy to pokazywali, że jedzą mochi. Ale nie mogłam tego znaleźć, aż w końcu natrafiłam na to. I tak, to jest żółty smaczek. Bardzo dobry. I jeszcze ostatni, to chyba będzie ten tutaj różowy. To jest taka plastelinka. A, to jest chyba z mąki ryżowej. Nie ryżowej, dobrze mówię? Ryżowej? Czy kukurydziana? No, chyba mąka ryżowa to jest. To jest takie ciasto, jak my na pierogi robimy. Coś tego typu, tak mi się wydaje. Uwaga, gryzę. Nie. To jest niedobre. Czyli to jest najlepsze żółte. Później to białe. A na końcu to... O, aż mi spadło. Wybaczcie, bawię się tym jak plasteliną. To nie smakuje niczym. Nie. To jest niedobre. Dobrze, że tylko trzy są te. A żółtych jest najwięcej, więc żółtego zjem całego. Bo najlepiej mi smakował. Bardzo dobre. A reszta taka sobie. Więc podsumowując, jest to bardzo słodkie. Konsystencja ma plasteliny. I zapychające bardzo. I wchodzi w zęby jak nasza krówka. Coś w ten deseń. Ale czy kupiłabym to ponownie? Raczej nie.
daję temu 3 na 5. 3 na 5 albo 6 na 10. O, coś takiego. Nie jest złe, ale też nie jest super, żeby to zjeść, więc to by było na tyle. To był mój taki szybki teścik moczy. Zawsze chciałam spróbować. I już wiem, jak to smakuje. Więc zapraszam na inne moje filmiki. Do zobaczenia. Bye!